Połowa sierpnia, drodzy Państwo, za nami. Obiecałem, że w drugiej połowie sierpnia spotkamy się z dr Sylwią Frank. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No a skoro to kolejne filmowe spotkanie, to i kolejny, no właśnie, ciekawy, intrygujący, a na pewno z dwoma ciekawymi postaciami filmu, o którym dzisiaj Państwu opowiemy w naszym programie. Ale zaczniemy od, bo często sięgamy po słowo gatunek filmowy, omawiamy różnego rodzaju rzeczy, które w kinie są, typu trylogie, różne rzeczy, a tym razem pojawia się słowo remake, którego nie używaliśmy rzeczywiście od dawna i może zacznijmy od tego słowa, to klucz właściwie do naszej dzisiejszej opowieści. Remake jest to termin, który rzeczywiście najczęściej związany jest z filmem, chociaż możemy również użyć go, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Ale zatrzymajmy się tutaj na kinie, na filmie i jest to nic innego jak film stworzony, nagrany na nowo, z pewnym marginesem różnic. I tutaj mogę powiedzieć, że takim bardzo wiernym remake'em jest film Psychol Gusa Van Santa, który jest... Odnosi się do Hitchcocka. Odnosi się do Hitchcocka, do psychozy i tutaj rzeczywiście zmieniły nam się niektóre elementy w niektórych scenach, aktorzy oczywiście, no i film jest w kolorze. Poza tym jest to kalka praktyczna, praktycznie jeden do jednego. No tutaj moglibyśmy wymieniać i wymieniać oczywiście, czyli nie wiem, dla mnie takim dużym zaskoczeniem było, bo wychowałem się na Ben-Hurze i wydawało mi się, że ten Ben-Hur z lat 50. to jest oryginał. Okazuje się, że nie, że prapoczątek kina już miał Ben-Hura, carpenterowskie coś. Później Wojna Światów. To były obrazy, które ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa i później nagle po raz kolejny się pojawiają w nowej tej interpretacji, tak jak pani powiedziała. No i jeden film, o którym nie mogę nie wspomnieć, bo jednak Siedmiu Wspaniałych i Siedmiu Samurajów. Tak. To chyba dla każdego kinomaniaka jest tak zwana lektura obowiązkowa. Tak. Czy chociażby Ring. A, no i teraz tak. To jest ciekawe odniesienie, jest bardzo, bo właśnie remake'i, że tak powiem, jednopaństwowe i remake'i wielopaństwowe. To znaczy mówimy, tak jak tutaj, jak pani wspomniała, Ring, czyli mamy adaptację japońską, amerykańską, ale mamy czasem dwa europejskie obrazy, czasem mamy europejski przemianowany na amerykański, więc tutaj to słowo remake też ma właśnie taką swoją bardzo fajną interpretację, bardzo różną i jeśli chodzi o to, co dzieje się i pokazanie na różnych kontynentach. Zresztą tak jak się mówi, że też filmy produkowane są na potrzeby danego kontynentu. Jest jeden film, ale tak naprawdę ma bardzo różne sceny, sekwencje, ujęcia, bo Azjaci inaczej go odbierają, a Europejczycy inaczej, oczywiście, prawda? Oczywiście, to wszystko zależy, prawda, od kultury danego kraju. No i w to się wpisuje film, o którym my dzisiaj będziemy mówić, czyli wspomniane już Ultimatum, bo to też właśnie słowo remake go dotyczy. Tak, dlatego że Ultimatum jest to już trzeci remake filmu hiszpańskiego z 2015 roku pod tytułem Nieznany, ale właśnie jeszcze dwa inne remake'i. Był remake niemiecki i koreański. Proszę, czyli znowu jesteśmy na dwóch różnych, prawda, kontynentach. Ten hard hit z 2021 roku, myślę, to jest taki do zapamiętania. Może o samej fabule nie będziemy wiele mówić, bo to będziemy jednak film zaliczać do tego typowego kina akcji, tak, prawda? Tak, tak. I tutaj ta akcja od pierwszego właściwie ujęcia, kiedy bohater dowiaduje się, co go czeka, będzie trwała do ostatniej sekwencji. Tak, to napięcie takiego thrillera, dramatu, thrillera, kina akcji. No myślę, że to jest jeden z tych filmów, gdzie nie warto zdradzać fabuły. No to dobrze, to nie skupmy się na fabule, ale skupimy się może na postaci, a nie, może na dwóch postaciach, bo Liam Neeson to jest oczywiście postać grająca główną rolę, aktor z wieloma dokonaniami, no ale jeszcze jest taka ciekawa postać, to znowu to, co pani powiedziała, amerykański, japoński, koreański, europejski, czyli Nimrod Antal. Reżyser. Tak, tak. Ja może na chwilę jeszcze wrócę do Liama Neesona, bo to jest aktor rzeczywiście, który ma tak szeroką filmografię, ale chciałabym tutaj wspomnieć o serii filmów, które chyba najbardziej są znane naszym widzom, czyli seria Uprowadzona. Uprowadzona, Taken. Tak, tak. Ale Neeson pojawił się również w Gwiezdnych Wojnach. Tak, tak. Już tak. Nie wspominając Królestwa Niebieskiego Ridleya Scotta.
No, w ogóle to jest bardzo płodny aktor, bo jak policzyłem ostatnie lata, to tam 37 ról w parę lat zagranych, to jest w ogóle niesamowite. Chociaż rzeczywiście w ostatnim czasie są to głównie filmy akcji. Ale teraz reżyser. Reżyser pochodzenia amerykańsko-węgierskiego, który debiutował filmami krótkometrażowymi. I później jego pierwszy film długometrażowy, węgierski, Kontrolerzy, odniósł ogromny sukces zarówno w Europie, bo była to nagroda, jeżeli dobrze pamiętam, dla młodych reżyserów na festiwalu filmowym w Cannes. Była główna nagroda na festiwalu w Chicago. Była nominacja do Nagrody Europejskiej dla najlepszego reżysera. No i udało mu się tą karierę pociągnąć do Hollywood, prawda? Przepłynąć ocean. Przepłynął ocean. Ale również sprawdza się i odnosi sukcesy w branży muzycznej jako twórca wideoklipów, teledysków. No to, drodzy Państwo, zapowiada się zatem ciekawie, także jeśli chodzi o ten film, ale równie ciekawie może być, jeśli Państwo zdecydują się do nas napisać, by odpowiedzieć na pytanie dotyczące, no właśnie, ale kogo czy czego, to już oddaję, że tak powiem, pole pani doktor. Szanowni Państwo, proszę podać tytuł filmu, za który Liam Neeson otrzymał nominację do Oscara. Ja przyznam szczerze, że to był taki film, że uznawałem, że tu Oscar też by mu się należał. Należał. Miał bardzo dużą konkurencję, ale myślę, że to była rola, którą po prostu się pamięta. Ja również natychmiast, jeśli się mówi o tym filmie, to jednak widzi się przez pryzmat jego, prawda? Tak, tak. Mimo wszystko. Więc żałuję, bo była to wyśmienita rola, rzeczywiście. Czas na seans, małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Zapraszamy Państwa i zapraszamy Państwa na kolejne nasze filmowe spotkanie. Jeszcze wakacyjne za tydzień. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Dziękuję za ten filmowy plenerek. Znowu i zapraszamy na kolejne spotkania.